Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Nie koncentrujemy się na tym, jak wypadniemy, jak ludzie nas odbiorą, czy to będzie dobrze, czy źle ocenione, tylko koncentrujemy się na zadaniu. Naszym zadaniem w tym wypadku jest zdanie na prawo jazdy. I to jest nasz cel. Mnie pomaga wyobrażanie sobie realizacji tego celu, tak? Czyli w wolnej chwili wyobrażam sobie, a dwukrotnie zdawałam egzaminy, raz na prawo jazdy na samochód, drugi raz na motor. I to jest wyobrażanie sobie, jak zdaję ten egzamin, jak wsiadam do samochodu, jak wykonuję polecenia egzaminatora, jak uzyskuję swój cel, czyli zdaję egzamin. I to jest taka technika wyobrażeniowa, że wyobrażam sobie to, jak realizuję ten cel. Oczywiście przed samym egzaminem też trzeba być przygotowanym, oczywiście merytorycznie, ale to już zostawiam w Pana rękach, ale też kwestia takiej higieny psychicznej, czyli żeby zadbać o to, żeby się wyspać, żeby zjeść coś takiego nieobciążającego nas, żeby w miarę dobrej kondycji psychicznej przyjść na sam egzamin. I na egzaminie to, co jest ważne, to koncentracja na celu. Nie na tym, jak wypadniemy, co powiemy, co sobie egzaminator o nas pomyśli, tylko na tym, żebyśmy zrealizowali nasz cel. Jeżeli wyjdzie w ten sposób, że no niestety nie uda nam się tym razem, to, co jest ważne, co Państwa proszę, to podchodźcie dalej do tego egzaminu. Zobaczcie, jakie są Wasze błędy, z czym macie trudność i wyobrażajcie sobie, jak to cudownie będzie, będziecie sobie samodzielnie jeździć, jak będziecie sobie sami kierować samochodem i jechać tam, gdzie chcecie, oczywiście zgodnie z przepisami, zgodnie z ogólnymi wymaganiami, ale że będziecie osobami niezależnymi, które mogą prowadzić swój samochód. Więc jest kwestia nastawienia na realizację celu. To nie musi być natychmiast, nie musi się udać za pierwszym razem, chociaż oczywiście Państwu tego życzę. Ważne jest takie nastawienie na cel. Naszym celem jest uzyskanie wcześniej czy później, lepiej wcześniej, prawo jazdy. Jeżeli nie uda nam się, analizujemy nasze błędy i podchodzimy po raz kolejny. Ponieważ to dla wielu osób jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest to, żeby uzyskać to prawo jazdy, co koledzy powiedzą, którzy zdali za pierwszym razem, że też finanse, bo trzeba jakoś płacić po raz kolejny, ale tak najbardziej ta nasza samoocena, że jak to, mnie się nie udało za pierwszym razem, ktoś tam podchodził pierwszy raz, od razu dostał prawo jazdy, nam się nie udaje. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że być może nie za pierwszym razem, chociaż oczywiście fajnie by było za pierwszym, ważne jest to, żeby ten cel uzyskać. Czasami jest tak, że niekoniecznie to jest kwestia braku wiedzy czy braku umiejętności, tylko kwestia na pewnego, nie wiem, przypadku, sytuacji takiej dosyć trudnej. Natomiast to, co jest ważne, to, żeby koncentrować się na tym, żebyśmy uzyskali ten cel. Natomiast no, czasami jest tak, że sobie wyobrażamy, że jeszcze krążą takie różne legendy, że ci egzaminatorzy to są tacy niewyrozumiali, że coś tam, jakieś takie dziwne historie. Nie słuchajmy tych takich nieprzyjemnych dla nas opinii, ponieważ nie ma po co się nakręcać. Pamiętajmy o celu. Celem jest uzyskanie prawa jazdy. Natomiast takie nakręcanie się, że a koniecznie musimy natychmiast już, że co sobie ludzie o nas pomyślą, co sobie pomyślą, że za którymś razem zdaliśmy. Więc dlaczego ludzie często sobie nie radzą ze stresem? Dlatego, że za bardzo bierzemy pod uwagę to, jak wypadniemy, co sobie o nas inni pomyślą, a nie o tym, co jest naszym faktycznie celem. Możemy podzielić stres na taki pozytywny i negatywny. Jeżeli mówimy o tym pozytywnym stresie, eustresie, to jest taki stres, który nas mobilizuje. Wyobraźmy sobie życie zupełnie bez stresu. Przecież no, to jest dopiero nieszczęście, kiedy do wszystkiego podchodzimy tak bez motywacji, bez chęci, bez takiego pozytywnego nakręcenia. Więc jeżeli to jest taki stres, który nas mobilizuje, fantastycznie, to wykorzystujmy. Wykorzystujmy właśnie to myślenie, że to prawo jazdy nam się przyda, że sobie będziemy gdzieś tam podróżować, co kto lubi, tak? Czy będziemy samodzielni w dojeździe na przykład do pracy czy do szkoły. Natomiast ta granica między tym stresem pozytywnym a negatywnym jest taka bardzo króciutka, taka
Bardzo łatwo z tego eustresu przejść na dystres, czyli ten stres negatywny, gdzie nam się wydaje, że Boże, nie znamy, to koniec świata, Boże, co się będzie działo? Nic się nie będzie działo, po prostu nie znamy. Więc tak, stres może być mobilizujący i tego stresu mobilizującego Państwu życzę. Bo to jest naturalne, że się denerwujemy, to jest normalne, że może nam ręka zadrzeć, noga nam może zadrzeć, ale jakby tutaj nie ma problemu. Problemem jest to, żeby to nasze zdenerwowanie nie przysłoniło nam realizację tego celu. W tym momencie celem jest zdanie egzaminu, uzyskanie prawa jazdy. Więc jak najbardziej, jeżeli nam się uda zdać, czego Państwu bardzo życzę, to świętujemy to, radujemy się, cieszymy się, nie szukamy już wtedy tam, że można było lepiej, może tam lepiej za pierwszym razem, może coś tam, nieważne. Cieszmy się z tego, co osiągniemy. Na pewno pierwszą rzeczą, którą zauważamy jako egzaminatorzy, to jest drżenie rąk, niespokojny głos. Na pewno też, gdy już siedzimy w pojeździe, zauważamy, że kursant ma drżącą nogę podczas ruszania. I to są takie pierwsze symptomy, które zauważamy, że niestety ten egzamin jest tutaj trudny do pokonania. Dobry egzaminator powinien oczywiście podejść do kursanta, powiedzieć mu, że no, proszę się nie przejmować, proszę się odstresować, spokojnie, nic się nie dzieje, proszę kontynuować zadanie i wtedy takie ciepłe słowa, które płyną od egzaminatora, na pewno bardzo dobrze wpływają na dalszą część egzaminu, bo jeżeli niestety takich ciepłych słów w samochodzie nie usłyszy, to dzieje się taka atmosfera, tworzy się atmosfera taka drętwa i wtedy właśnie myślimy, o kurczę, jest ten zły egzaminator, który na pewno szuka jakiegoś błędu u mnie i zaraz szybciutko go znajdzie. Tak naprawdę nie wolno w ten sposób się nastawiać, ponieważ my egzaminatorzy nie szukamy błędów. Błędy, jeżeli są popełnione, my jako egzaminatorzy musimy je zaznaczyć i no niestety ilość błędów popełnionych, zbyt duża ilość błędów popełnionych powoduje wynik egzaminu negatywny. Ale w przypadku, gdy wprowadzimy dobrą atmosferę, na pewno dla tej osoby będzie dużo łatwiej taki egzamin przejść. Ale proszę mi powiedzieć, jeśli mogę zapytać, czy jest tak, że też kursant ma jakiś wpływ na tą dobrą atmosferę, czy kursant może coś takiego zrobić, żeby ta atmosfera była lepsza, czy jest tylko zdany na Państwa oczywiście. Rozumie? Ja myślę, że dobrze jest, żeby kursant też dobrze, pozytywnie podszedł do tego egzaminu, czyli żeby nie było czegoś takiego, że już widzi postać egzaminatora i już, załóżmy, jest to osoba, której się obawia, prawda? Czyli gdzieś tam jakieś głosy słyszał, że ta osoba jest bardzo taka harda i niestety będzie ciężko zdać egzamin. I ja myślę, że przede wszystkim to już w szkołach, jako instruktorzy przygotowujący kursantów do egzaminu, powinni nie nastawiać źle do egzaminatorów, tylko bardzo neutralnie, bo tak naprawdę egzaminator przychodzi do pracy po to, żeby sprawdzić kandydata i nie wie, jakiego kandydata otrzyma tutaj na egzamin. Dlatego też sprawdzę go bardzo neutralnie. A jeżeli ta osoba, która przychodzi na egzamin, już jest źle nastawiona, to już mamy też kolejny minus, jeżeli chodzi o ten cały stres egzaminacyjny, który nadal rośnie, prawda? To znaczy, powiem tak, najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o egzamin, my mamy pewne ramy, czyli rozporządzenie, którym się kierujemy i musimy w ten sposób działać, czyli mamy wyznaczone ramy, w których mamy tego kursanta sprawdzić, w jaki sposób on jeździ, ale podstawą jest także bezpieczne prowadzenie pojazdu, czyli żeby było widać, żebyśmy my jako egzaminatorzy siedzący obok mogli zaufać dla tego kierowcy, że bezpiecznie przejedzie zadania egzaminacyjne. Nie mówimy tylko o samym placu, ale również o ruchu drogowym. Tak jak tutaj pani psycholog wspomniała, egzamin jest to jazda samodzielna. Egzaminator jest tylko przy okazji, czyli należy sobie wyobrazić, że jest to kolejna jazda, od której coś zależy, bo na pewno zależy, bo jest to wynik egzaminu, ale jest to kolejna jazda z kolejną osobą, która wyda nam polecenia, gdzie będziemy musieli zrealizować zadania, które już wcześniej w czasie szkolenia odbywały się z instruktorem i tak naprawdę przejechać to jak najlepiej potrafimy, czyli skupić się przede wszystkim na wykonywaniu zadań, nie myśleć o niczym innym, wyłączyć się absolutnie z tych rzeczy, które mamy dookoła, czyli tak jak pani tutaj psycholog powiedziała, co kto powie, a jak ja wrócę do domu z negatywnym wynikiem, a co się stanie, przecież tak jak pani tutaj też wspomniała, jak nie znam za pierwszym razem, jeżeli będziemy wokół tego absorbować swoje myśli,
to ten egzamin może naprawdę, ale nie pójść dobrze. Dlatego jeżeli skupimy się bezpośrednio na tym, żeby realizować zadania, nie myśleć o tym, że to jest egzamin, jestem w tej chwili sprawdzany, tylko po prostu realizować zadania, realizować swój cel, czyli wykonywać to bezpośrednio, co egzaminator do nas powiedział, to egzamin mamy zdany. Oczywiście jest to bardzo osobiste, czyli tak nie można mówić, że zawsze jest tak, że na początku jest duży stres, a później jest mały, ale najczęściej jest tak, że na początku jest stres największy. Jeżeli osoba zdająca już zapozna się z egzaminatorem, zobaczy, że nie jest to już ten taki najstraszniejszy egzaminator w Wordzie, to też ten stres troszkę opada. Gdy już zrealizuje część zadań egzaminacyjnych, czyli w ruchu drogowym wykona większość zadań egzaminacyjnych, też już ten stres opada. Tylko co tutaj jest najważniejsze, o czym trzeba pamiętać, drodzy kursanci, nadal trzeba być bardzo mocno skoncentrowanym, żeby nie było takiego czegoś, że odpuścimy za bardzo i właśnie w takiej sytuacji na koniec egzaminu na przykład wymusimy pierwszeństwo, prawda? Bo wtedy już jesteśmy za mało skoncentrowani, cieszymy się, że już właśnie widzimy budynek Wordu i już możemy odpuścić, a właśnie to jest bardzo złudne. Powinniśmy jechać do samego końca, bardzo mocno skoncentrowani i dopiero gdy egzaminator powie, ten egzamin jest pozytywny, wtedy należy ucieszyć się i korzystać z tego, że ten egzamin mamy zaliczony. Tak, może prowadzić do bardzo dobrych efektów, jeżeli sobie pomyślimy, że to jest wyzwanie, tak? Jeżeli jest jakaś opowieść, mam nadzieję, że nieprawdziwa, jakaś opowieść, że dany egzaminator to ma, nie wiem, tam swój określony sposób złego traktowania kogokolwiek, to potraktujmy to jako wyzwanie, że my będziemy właśnie tą osobą, która przełamie ten schemat. Że jeżeli nam się uda zdać, mimo tego, że u tej osoby teoretycznie się nie zdaje, to proszę pomyśleć o tym takim sukcesie, nie, że nam się uda. To, co jest ważne, to co mówiłem już na początku. Koncentrujemy się na zadaniu. Nieważne, kim jest egzaminator, kto siedzi koło nas. Ważne jest to, że my mamy określoną ilość zadań w ciągu tych około 40 minut, które mamy wykonać. I to jest istotne. Być może jest tak, że zachwycimy sobą tą osobę, a być może zachwycimy po prostu naszym stylem jazdy. Zobaczymy. Zawsze, jeżeli się okaże, że nie zdaliśmy, zawsze będzie można zrzucić na egzaminatora, a nie na nasz brak umiejętności. Natomiast to, co jest najistotniejsze, powtarzam po raz kolejny, koncentracja na zadaniu. Zadaniem jest to, żeby uzyskać pozytywny wynik egzaminu. Przypomina mi się wiele, wiele lat temu, jak jeszcze byłem młodym instruktorem. W Wordzie oczywiście był tutaj egzaminator, który no, niestety był taki dosyć twardy. I osoba trafiła właśnie do tego egzaminatora, zadzwoniła do mnie i mówi, że zdałam u właśnie tego egzaminatora. I to tak jak tutaj Pan wspomniał, to jest coś takiego, co można by było powiedzieć, jako tutaj Pani psycholog powiedziała, wyzwanie, tak? Czyli jestem lepszy niż inni, ponieważ większość nie dała rady, a ja jestem ten lepszy, który podołał temu zadaniu. I to są właśnie takie sukcesy, które później można gdzieś tam w gronie znajomych opowiadać, że u tego egzaminatora właśnie zdałem egzamin. Ale tak mówiąc o wszystkich egzaminatorach, bo lepiej byłoby nie dzielić egzaminatorów, to jest ważna sprawa, ponieważ no, to daje nam dodatkowy impuls stresu, prawda? Czyli tak jak mówiłem o tej postaci, którą widzimy, dlatego też dobrze było dobrze pozytywnie nastawić się do tego egzaminu. I wtedy będzie na pewno dużo, dużo łatwiej. Ważnym elementem w procesie szkolenia jest oczywiście dobre przygotowanie kandydata. Nie tylko z wiedzy teoretycznej, ale także i z wiedzy praktycznej, bo umiejętności praktycznych, ponieważ bez tej wiedzy teoretycznej, którą na początku kursant zdobywa, czyli wykłady, później jest ta jazda, w której ta wiedza jest dalej uzupełniana na bieżąco, czyli żeby te sytuacje omawiać w czasie ruchu drogowego. No i następnie, jeżeli ta wiedza jest naprawdę na wysokim poziomie, to bardzo mocno ułatwia zdanie egzaminu praktycznego, ponieważ egzamin praktyczny jest sprawdzeniem nie tylko manualnych czynności tego kandydata, jest także sprawdzeniem wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego, bo jeżeli ktoś jeździ bardzo dobrze, czyli czuje się bardzo dobrze w samochodzie, super prowadzi samochód, wychodzi z poślizgów, wprowadza w poślizg, kontrolowany, czuje się naprawdę supermanem, jeżeli chodzi o samochód, a jeżeli zabraknie mu wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego, to niestety taka osoba nie zda egzaminu. I bądźmy tego świadomi, że umiejętności muszą iść w parze z wiedzą, która jest nabywana
w czasie kursu nauki jazdy.